przyjmując ten piękny, oczekiwany od wielu lat sztandar, zapewnił, że otoczymy go czcią i należytym szacunkiem. Od dzisiaj stanie się on symbolem Polski i szkoły naszej małej ojczyzny, godnie uświetniającym wszystkie ważne uroczystości. Proszę o podejście do delegacji uczniów do przyjęcia sztandaru. Drodzy uczniowie, przekazuję wam uświęcony sztandar naszej szkoły, symbol waszej godności i powinności uczniowskiej, symbol patriotyzmu i tradycji. Noście go wysoko, z dumą i honorem i rozsławiajcie imię naszej szkoły. Uczniowie klękają na jedno kolano, całują sztandar i przyjmują go. My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kierunkówce, przyjmując sztandar, uroczyście przyrzekamy strzec z jego honoru, dbać o niego, sumiennie wykonywać swoje obowiązki i wzorową postawą godnie reprezentować naszą szkołę wszędzie tam, gdzie zostaniemy do tego powołani. Proszę o wystąpienie przedstawicieli szkoły do ślubowania na sztandar. Uczniowie Zuzia i Konrad czytają tekst ślubowania. Ślubujemy właściwą postawą godnie reprezentować naszą szkołę. Ślubujemy! Kultywować tradycje narodowe, szanować język polski i kulturę ojczystą. Ślubujemy! Okazywać należyty szacunek rodzicom, nauczycielom i kolegom. Ślubujemy! Sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki dla dobra naszej ojczyzny. Ślubujemy! Powtórzmy wszyscy razem. Ślubujemy Tobie, Ojczyzno. Tak nam dopomóż Bóg. Ślubujemy Tobie, Ojczyzno. Tak nam dopomóż Bóg. Za nauczycieli, rodziców i wychowawców, by przekazywali dzieciom i młodzieży wiedzę i mądrość życiową. Panie, prosimy Cię! Aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło im każdego dnia. Panie, prosimy Cię! Kyrie, Kyrie, eleison! Kyrie, Kyrie, eleison! Za przewodniczenie tej Eucharystii, za poświęcenie sztandaru.
Bóg zapłaci księdzu doktorowi Piotrowi za wygłoszone słowo Boże. Kwiaty wręczone przez uczniów i będą wyrazem naszej wdzięczności dla drugich księży. Wyrażam podziękowanie za przybycie do naszej świątyni przedstawicielom władz oświatowych i samorządowych. Podziękowanie składam przedstawicielom reprezentującym szkoły sąsiednie. Pragnę wyrazić swoje uznanie i wdzięczność dla pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierlikówce, dla nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników i przyjaciół szkoły, także stoli ministrantom za trud organizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Księdza prawa, proszę o błogosławieństwo dla naszej wspólnoty. Pozwolicie o powiedzenie jednego słowa. Sobie myślę, wielkie miasta tu mają zakłady pracy, urzędy, tu mają teatry, opery, kina, stadiony, różne inne wielkie obiekty kulturalne czy sportowe, a małe miejscowości, choćby takie jak Pierlikówka. Szkoła, kościół i ochotnicza Straż Pożarna. A więc znowu wszystko macie, co trzeba, co powinno być. Bo tylko wy teraz, drogie dzieci, korzystajcie i z tego sztandaru, tak jak tutaj obietnicę składała i pani dyrektor, i wy, drodzy młodzi, znajdźcie swojego patrona i więcej. Dzisiaj też potrzeba dla ludzi odważnych, którzy i dla Boga, i dla ojczyzny gotowi są uczynić wszystko. I jak będziecie to realizować, to wcale się nie musicie wstydzić, że wreszcie są zwolennicy Pierlików. Bo to jest miejsce piękne i tworzące wielką ojczyznę. I to jest ta wasza mama ojczyzna, z której macie prawo być dumni. Tylko trzeba by od tych, którzy żyli w przeszłości, przejmować dziedzictwo, budować dobrą teraźniejszość, a równocześnie myśleć dobrze o przyszłości z nadziei. I na tą teraźniejszość i pełną nadziei przyszłość przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami i z wami. Niech nas błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wyprowadzenie przejścia szlachtami. Thank you.